Jest piątkowy wieczór. Mogę więc poświęcić chwilę czasu, żeby omówić sprzężenie zwrotne. Co to jest sprzężenie zwrotne? Co to za dziwny termin? Definicja podstawowa tego pojęcia to sprzężenie między dwoma obwodami elektrycznymi, za pomocą których energia sygnału jest przenoszona w przeciwnym kierunku do normalnego. Osobie z elektroniką za pan brat wyjaśnia to wszystko, ale co to mówi tym, którzy prąd elektryczny mieli w podstawówce na fizyce? Innymi słowy, to układ, który pozwala na przepływ energii z obwodu o wyższym poziomie do obwodu o niższym poziomie sygnału napięcia prądu, czyli z wyjścia wzmacniacza do wejścia wzmacniacza albo do jakiegoś stopnia sterującego. Sprzężenie zwrotne silnie oddziałuje na charakterystykę i własności wzmacniacza, stąd można stosować je w celach korekcyjnych, stabilizujących w pożądanym kierunku. I tak, tu mamy prosty schemat sprzężenia zwrotnego, wzmacniacz o wzmocnieniu KU, do którego wyjścia podpięty jest sprzężenie zwrotne ze współczynnikiem przenoszenia beta i sygnał doprowadzony jest do wejścia tego obwodu. We wzmacniaczach oprócz sprzężenia pożądanego, projektowanego przez konstruktora, mamy do czynienia ze sprzężeniem pasożytniczym, niezamierzonym, a wywołanym przez pojemności i indukcję elementów. Z reguły sprzężenia pasożytnicze wywołują zmiany w nieokreślonym kierunku i już podczas konstruowania urządzenia należy ich oddziaływanie osłabić na tyle, żeby nie miały wpływu na pracę całego wzmacniacza. Najprościej mówiąc, obwód sprzężenia zwrotnego z obwodem wzmacniacza, w którym pracuje, jest to obwód zamknięty, tak jak tu widzimy na tym prostym schemacie blokowym. Stąd nazywamy to pętlą sprzężenia zwrotnego. Mamy do czynienia ze sprzężeniem jednopętlowym, wielopętlowym, globalnym, lokalnym, ze sprzężeniem niezależnym, zależnym, jeżeli mamy więcej układów. Oprócz tego wyróżniamy dodatnie sprzężenie zwrotne, ujemne sprzężenie zwrotne oraz sprzężenie napięciowe i sprzężenie prądowe. Sprzężenie zwrotne napięciowe występuje wówczas, gdy energia sygnału wyprowadza się z wyjścia równolegle do obciążenia. Tu mamy obciążenie i tu mamy równolegle wyprowadzony sygnał sprzężenia zwrotnego. Jeśli zaś energię sprzężenia zwrotnego wyprowadza się z wyjścia szeregowo, szeregowo z obciążeniem oczywiście, to mamy prądowe sprzężenie zwrotne i tu mamy schemat blokowy prądowego sprzężenia zwrotnego. Oczywiście możemy te układy mieszać, łączyć, i wtedy mamy sprzężenie prądowo-napięciowe. Inne nazewnictwo mamy od strony obwodu wejściowego. Tu mamy przykłady wprowadzenia sprzężenia zwrotnego. Tu mamy szeregowe sprzężenie zwrotne. Tu mamy równoległe sprzężenie zwrotne. A tutaj mamy mostkowe mieszane. I tak, gdy sygnał doprowadzony jest szeregowo, tutaj widzimy, że sygnał jest doprowadzony szeregowo ze źródłem, to mamy to sprzężenie szeregowe. Tu widzimy, że sprzężenie jest doprowadzone równolegle. Chodzi o sprzężenie doprowadzone równolegle w stosunku do generatora wejściowego. Oba schematy zaczerpnięto z książki Wzmacniacze elektroniczne Sykina. I tak wpływ sprzężenia zwrotnego można było zaobserwować
W moim doświadczeniu w filmie o uruchomieniu tego wzmacniacza, pamiętamy, że jak kręciłem tym potencjometrem tutaj i zmieniałem wartość sprzężenia od 700 ohmów do 1700 ohmów w okolicach, to zmieniał się nam sygnał wejściowy i musieliśmy dodawać wartość sygnału wejściowego, czyli zmienialiśmy wzmocnienie napięciowe wzmacniacza mocy. Trzeba znać podstawowe wielkości określające sprzężenie. Współczynnik wzmocnienia wzmacniacza bez sprzężenia jest określany zależnością KU. To się równa U wyjściowe wzmacniacza do U wejściowego wzmacniacza i to jest bez sprzężenia zwrotnego. Dla współczynnika sprzężenia zwrotnego beta określamy wzór. Napięcie sprzężenia, czyli to tutaj, do napięcia wyjściowego. Wtedy określamy tą wielkość. Innymi słowy, wzmocnienie wzmacniacza ze sprzężeniem może być określone takim wzorem, czyli beta KU. To się równa U sprzężenia do U wejściowego. Współczynnik wzmocnienia wzmacniacza ze sprzężeniem KU przedstawia sobą stosunek wyjściowego napięcia wzmacniacza do napięcia ze źródła. Więc dodatnie sprzężenie zwrotne możemy sobie obliczyć z takiego wzoru. Do odpowiednich wielkości podstawiamy zamienne wartości i otrzymujemy wzór. Gdy mamy ujemne sprzężenie zwrotne, wtedy stosujemy taki wzór. Dodatnie sprzężenie zwrotne nie jest stosowane we wzmacniaczach elektroakustycznych, no chyba, że chcemy zrobić generator. Stanie się to tak, gdy we wzmacniaczu lampowym ze sprzężeniem zwrotnym zamienimy końcówki uzwojenia wtórnego i sprzężenie zwrotne podamy nieodpowiednio, w ten czas wzmacniacz się nam wzbudzi. Wrócę znów do roku 1993. gdzie mieliśmy omawiane generatory na jednej z lekcji i właśnie tutaj jest mowa o tym, jak przez wykorzystanie sprzężenia zwrotnego zbudować generator. Na tym rysuneczku widzimy wzmacniacz o pewnym wzmocnieniu KU, sprzężenie zwrotne dodatnie i powstaje nam generator. Nie zawsze ujemne sprzężenie zwrotne będzie nim w całym paśmie akustycznym, bo będąc ujemnym sprzężeniem zwrotnym dla jednej częstotliwości, może stać się dodatnim sprzężeniem zwrotnym dla innej częstotliwości. Wtedy mamy wzbudzenie wzmacniacza w pewnym fragmencie pasma akustycznego. Dlatego znak sprzężenia zwrotnego umownie przyjmuje się dla środka pasma akustycznego lub przenoszonych przez wzmacniacz częstotliwości. Sprzężenie zwrotne jest też przyczyną powstania zniekształceń. I tutaj, cytując Wikipedię, można powiedzieć, tranzystorowe wzmacniacze elektroakustyczne zbudowane zazwyczaj w oparciu o obwody elektroniczne o silnym sprzężeniu zwrotnym przyczyniły się do zwrócenia uwagi na powstawanie nowego rodzaju zniekształceń sygnału zwanych zniekształceniami dynamicznymi, zniekształceniami przejściowymi lub zniekształceniami intermodulacyjnymi. Ten rodzaj zniekształceń może występować we wzmacniaczu o bardzo małych zniekształceniach nieliniowych i intermodulacyjnych. Tymczasem ludzki słuch jest bardzo wrażliwy na zniekształcenia o charakterze dynamicznym, wywołującym wrażenie dźwięku metalicznego, niepokojącego, aż do uczucia jego szorstkości i nieczystości. Stąd też we wzmacniaczach lampowych, gdzie mamy do czynienia z płytkim ujemnym sprzężeniem zwrotnym, z reguły mówi się
o ich ciepłym brzmieniu, natomiast na początku powstawania wzmacniaczy tranzystorowych mówiło się o ich nieprzyjemnym metalicznym brzmieniu. Czyli to dla nas szczęście, że we wzmacniaczach lampowych stosujemy słabe sprzężenie, ale możemy nim ustabilizować wzmacniacz, wyrównać charakterystykę, a nawet zastosować regulację barwy dźwięku. Jeszcze tak, w celach informacyjnych, sprzężenie zwrotne było omawiane w moim technikum w roku 92 na zajęciach z podstaw elektroniki i na przykładzie prostych wzmacniaczy tranzystorowych pokazano nam sprzężenie zwrotne ujemne napięciowe i prądowe. Omawialiśmy także wpływ ujemnego sprzężenia zwrotnego na pracę wzmacniacza. Między innymi powiedziano wtedy, że ujemne sprzężenie zwrotne zmniejsza współczynnik wzmocnienia wzmacniacza. Do zalet należy zmniejszenie zniekształceń nieliniowych zakłóceń i szumów, zmniejszenie wrażliwości układu na zmiany parametrów, elementów, warunków zasilania, czynników zewnętrznych i tym podobne. Możliwość rozszerzenia pasma przenoszenia wzmacniacza i kształtowania żądanych charakterystycznych częstotliwości, czyli to, co powiedziałem poprzednio w filmie. I tutaj mamy taki przykład regulacji barwy dźwięku za pomocą zmiennego ujemnego sprzężenia zwrotnego. Żeby omówić sprzężenie zwrotne szczegółowo, musiałbym poświęcić na ten temat kilka odcinków trwających co najmniej jedną godzinę. Jednak nie wszystkie zagadnienia dotychczas omawialiśmy w sposób szczegółowy. To sprzężenie także omówimy, nie wchodząc w szczegóły, zniekształceń nieliniowych, zniekształceń dynamicznych, przesunięć fazowych, charakterystyk przejściowych i wpływu sprzężenia na impedancję wejściową i wyjściową. Najczęściej spotykanym typem sprzężenia zwrotnego we wzmacniaczach audio jest napięciowe ujemne sprzężenie zwrotne globalne, czyli takie, gdzie od napięcia wejściowego odjęta zostaje część napięcia wyjściowego. Ze sprzężeniem prądowym mamy wtedy do czynienia, gdy w obwód katody triody sterującej, do której sprzężenie jest doprowadzone, nie włączymy kondensatora. Tu widzimy jeden element, opornik, i to jest sprzężenie prądowe. Tu mamy sprzężenie napięciowe, widzimy włączony kondensator. Na tym rysunku mamy przedstawiony sposób działania ujemnego sprzężenia zwrotnego. Tutaj widzimy jakieś zniekształcenie występujące na anodzie. Napięcie sprzężenia zwrotnego doprowadzone do siatki w fazie zgodnej z napięciem anodowym jest tutaj. Napięcie sygnału doprowadzonego do lampy jest tutaj. Sumowanie się napięć na siatce i na anodzie, tu mamy przedstawione ujemne sprzężenie z przeciwnej fazie do sygnału wejściowego. Napięcie wypadkowe doprowadzone do siatki lampy zawiera poprawkę błędu występującego na napięciu zniekształcenia na anodzie i napięcie wypadkowe już jest poprawione. Jest ono bez zniekształceń. Najprostszym układem globalnego sprzężenia zwrotnego ujemnego jest wyprowadzenie sygnału z odczepu wtórnego transformatora głośnikowego oczywiście, i doprowadzenie sygnału do katody triody sterującej za pomocą szeregowo włączonego rezystora. Czasem do tego rezystora dodaje się równolegle kondensator i to jest w celu korekty częstotliwościowej całego wzmacniacza. Czyli jak widzimy, sprzężenie zwrotne może być bardzo pożyteczne we wzmacniaczach mocy, ale może także narobić szkody. W modelu prototypowym sprzężenie zwrotne było tylko wprowadzone za pomocą rezystora, do którego dołączyłem szeregowo potencjometr, żeby pokazać, jak zmienia się sygnał wyjściowy przy zmianie pętli sprzężenia zwrotnego. O tym, jak obszernym tematem jest sprzężenie zwrotne, niech świadczy rozdział w książce, której tytuł widzimy. Sprzężenie zwrotne od 41 strony. Omawia się sprzężenie zwrotne, sposób jego wyliczenia. Co prawda dotyczy ono układów tranzystorowych, ale w lampach mamy podobnie. Mamy już stronę 53, a
opis sprzężenia zwrotnego dalej się ciągnie i kończy się na stronie 55. I do tego sprzężenia zwrotnego w dalszej części książki się wraca. Pan Tadeusz Masewicz w swojej książce Radiotechnika dla praktyków o sprzężeniu zwrotnym pisał także rozlegle. Ten rysunek zaczerpnąłem, żeby pokazać widzowi, ale na przykład charakterystyka częstotliwościowa z ujemnym sprzężeniem i bez niego, tu widzimy wpływ ujemnego sprzężenia. Co prawda rosną zniekształcenia, ale sprzężenie zwrotne ma swoje zalety i wady. Przykłady układów z ujemnym sprzężeniem zwrotnym obejmującym dwa stopnie. Najczęstszy sposób budowania sprzężenia zwrotnego od wtórnego odczepu transformatora doprowadzony do układu siatkowego lub katodowego stopnia poprzedzającego wzmacniacz mocy. Przykłady układów ujemnego sprzężenia zwrotnego prądowego, mamy jeszcze napięciowe. Potem przykłady zabezpieczenia wzmacniacza przed wzbudzeniem się na wysokich częstotliwościach. I to są dosyć ciekawe rzeczy, bo tutaj mamy za pomocą kondensatora wpiętego w obwód katodowy. Tutaj kondensator jest wpięty w obwód siatkowy. Tutaj mamy kombinację tego układu, a także mamy układ, w którym kondensator wpina się równolegle do uzwojenia pierwotnego transformatora. Problem wzbudzania się wzmacniaczy można także regulować odpowiednimi filtrami odsprzęgającymi, czyli widzimy, że rola sprzężenia zwrotnego w wzmacniaczu jest dość istotna. Mało tego, sprzężeniem zwrotnym można regulować barwę dźwięku we wzmacniaczach lampowych. Tutaj mamy regulację międzystopniową. No, wiadomo, że sprzężenie zwrotne umiejętnie wykorzystane jest pożyteczne we wzmacniaczu. No i na tym możemy poprzestać z tymi informacjami o sprzężeniach zwrotnych. Nie tylko w podręcznikach znajdują się wiadomości na temat sprzężenia zwrotnego. Ja korzystam także ze swoich starych zeszytów z technikum. I tak na przykład 10 grudnia 94 czy 92 roku mieliśmy lekcję o wzmacniaczach wielostopniowych. I tak, sprzężenie zwrotne nazywamy odprowadzenie sygnału wyjściowego układu na jego wejście. I tu mamy taki przykładowy schemat. Taki schemat mogliśmy zobaczyć w przykładach omawianych wcześniej. I tak samo wzory, które wcześniej podałem, znajdują się w tym zeszycie. Czyli sprzężenie zwrotne uznaję za temat wyczerpany. Jeżeli kogoś szczegółowo nurtuje temat sprzężenia zwrotnego, odsyłam go do podręczników. Jest to wytłumaczone w sposób dość wyczerpujący, na przykład w takich podręcznikach i wielu innych. Mi pozostaje pożegnać się i podziękować za obejrzenie tego odcinka. W następnym odcinku prawdopodobnie będzie magiczne oczko. Tymczasem pozdrawiam wszystkich.